przyjacia, Państwo Chrystusowym, drugi księży prowincjany, księży filiały, przewielebna Matko Generalną Sióstr Sercanek, razem ze siostrami, szanowny Panie Polowo, Mistrz Ludwik, drodzy czciciele Matki Boskiej Ludeckiej. Kiedy przed 100 laty ówczesny biskup Przemyski, założyciel Sióstr Sercanek, a dzisiaj święty Józef Sebastian Tęcza, dokonywał koronacji ludeckiego obrazu, mówił: chwała niech będzie i dzięki Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, że mi pozwolił dokonać koronacji tego obrazu Najświętszej Maryi Panny i dodać niejako królowej niebieskiej nową stolicę ziemską. Radość moja tym większa, że ta stolica otoczona jest ludem polskim i ruskim, a więc jest jedną ze spójnych dwóch bratnich ludów zamieszkujących tę ziemię i połączonych tylu wiązami, bo przecież mają wspólne radości i troski i są dzieci nie tylko jedynego Ojca duchowego na ziemi, to jest Jezusa Chrystusa, ale i jednej Matki Duchowej, to jest Kościoła katolickiego. Dzisiaj po 100 latach ja chcę powiedzieć: Rudecka Matko, mimo upływu czasu i ogromnych dziejowych zawirowań, jakie spotkały Twoje sanktuarium, stajemy we wspólnocie połączonej wiarą jednego Boga i wołamy do Ciebie. Jesteśmy, pamiętamy i czuwamy. Stajemy podobnie jak wówczas, jako wspólnota bratni narodów, prosząc, byś okazała się dla nas Matką naszych chwil powszednich, naszych wspólnych radości i naszego wspólnego cierpienia. Przychodzimy do Ciebie, ponieważ Ty możesz nas zrozumieć. Ty możesz z nami dźwigać ciężar naszego życia. Ty jesteś dla nas apokaliptyczną niewiastą, lepczącą głowę starodawnego węża i prowadzącą ku zwycięstwu dobra. Droga do Ciebie jest zawsze taka sama. Świadczą o tym słowa świętego Józefa Sebastiana Tęczara, który tu w Rutkach podczas koronacji wołał: do jej serca królewskiego i zarazem macierzyńskiego spieszymy wszyscy z wielką równością. Spieszcie sprawiedliwi po łaskę wytrwania. Spieszcie grzesznicy po łaskę skruchy i nawrócenia. Spieszcie duszeni po zwycięstwo w walce. Spieszcie smutni po pociechę. Sieroty po macierzyńską opiekę. Ubodzy po chlebie i cierpliwość. Chorzy po zdrowie ciała i duszy. Rodzice po pomoc w wychowaniu dzieci. Wszyscy po błogosławieństwo dla siebie, dla rodzin waszych, dla całego narodu i Kościoła. A my dzisiaj, patrzeni w ten święty obraz za poetą wołamy: Madonna cicha, zapatrzona w ziemię, przygwożdżona bólem do człowieczej drogi, stoisz od wieków na krzyżowym szlaku, gdzie ludzie łzy niosą cięższe niż kamienie. Tymi ludźmi jesteśmy my, a krzyżowym szlakiem jest nasze życie. Dlatego powtarzamy: okaż się nam Matką i znów za poetą wołamy. Dziękuję, Matko, że trwasz tak uparcie od wielu wieków na nieładnej warcie. Przy Bożej drodze, która wiedzie w wieczność. Dziękuję, Matko, że wciąż jesteś z nami, choć inni się już spieszą i
że tak zwyczajnie, niby dobra matka, wybiegasz naprzeciw, wciąż stając na boku. Ulubienika tej sestry, jak szczodny pomistyły, co również uroczysty słyszeli stronę, my by zgubili obraz współczesności na majątku. A czy to dobra matka i Boże to dziecko, це не лише історія, це наша сьогоденність. Тому ми повинні, дивлячись небо, розважати шлях Божої Матері, щоб і самим зробити все для всягнення приготованого нам місця серед спасення. Ми повинні прямувати її слідом, уважно слухаючи слів Спасителя. Цього вчив нас діва з Назарету, коли промовляє добре знані нам слова. Нехай мені станеться по твоєму слову. Щоб зустрітися з Божою Матір'ю в повинній стороні життя, мушу своїм життям говорити так, як святий Іоанн Павло II. Totus tuus. Увесь я твій. Якщо ж увесь свій, то і увесь Христовий, бо це йому вона наказує бути нам слухняним і зробити все, що він скаже. Тому сьогодні в цьому особливому місці варто запитати, які розкази дає нам Пресвята Діва Марія в нашій життєвій дорозі. Думаю, вона вчить нас перед усім, що основним і найважливішим завданням кожного з нас є довіра до Божої волі і виконання Божого покликання. Марія вчить нас цього найпрекраснішого і найскладнішого мистецтва. Чи як поєднати свої життєві дороги з метою християнського життя, спасіння, життя вічне. Вона пригадує нам, що остаточна мета нашого життя – це справжній дім, в якому наш Небесний Отець чекає на кожного і кожного з нас. Мати Божа хоче, щоб ми усі йшли до цього дому. Тому запрошує до покірної віри в те, що Божа воля є для нас найкращим шляхом. Показує всім людям, що немає гарнішої та кращої дороги, ніж переживати кожен етап свого життя разом з Ісусом. Марія також допомагає нам тоді, коли наші життєві дороги поведуть в поганому напрямку, коли ми обманені принадами цього світу, рішимо і віддаваємося від Бога. Коли повіримо в ілюзію необмеженої свободи, яка ніхто дозволяє людині відкинути Бога в його заповідь. В таких моментах старості, в часі розгубленості мати до серця, невпинно веде нас до наведення. Показує нам джерело відкуплення Боже милосердя. Допомагає долати труднощі, відновлювати відносини з Отцем. І сьогодні цей надій довіряємо загубленим на шляхах життя і закликаємо відвернутися до цих думок і прагнень, увійти на шлях милосердя і єдності. Тудецька мати вчить нас також того, що в нашій щоденній дорозі веде нас до іншої віри. Показує нам, як любити, жертвуючи собою заради інших. Вчить нас, яким гарним може бути життя, побудовано на фундаменті Божої заповіді, серед яких найважливішу є заповідь любові. Кохані браття і сестри, далеко перед обличчям Укоронованої Матки Збавіцеля заносимо дziś дари наших вдячних серць. Бо
bo tak przystoi, bo tak trzeba, bo tak piękny obyczaj, bo to tak piękny obyczaj dziękowania. I każdy z Was obecny, niechaj ze swego serca wydobędzie te wartości, te słowa wdzięczności dla Maryi, przyczyny naszej radości. Przynosimy również pewność naszej wiary, naszego życia, które jest przecież życiem chrześcijan, synów i córek Kościoła. Nie byłoby Was tutaj tylu, gdyby nie przykład ufności i zawierzenia Maryi i jej wiary. Jakże nie przywołać dzisiaj słów świętego Pawła Apostoła, który pisał: wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Czujemy się my adresami tych Pawłowych słów. Przynosimy dobro dorosłe w rodzinach, w tych wspólnotach miłości, wartości i odpowiedzialności. Przynosimy wartości Waszych małżeństw, uświęconych Bożym sakramentem, służących dobru i szczęściu rodziny, opiece, wychowaniu, ukształtowaniu potomstwa. Stajemy dzisiaj wobec Matki, która uwierzyła i zaufała, prosząc: prowadź nas, Maryjo, przez nasz czas, który nie szczędzi nam niespodzianek, zaskoczeń, często zagrożeń. Prowadź nas w wolności i pokojowi. Zachowaj nas od głodu, okra i wody. A w chwili naszej śmierci bądź naszą orędowniczką. Jako ludzie wiary, jako uczniowie Jezusa mamy bowiem świadomość, że do tego, co prawdziwie dobre, prowadzi nie absolutna wolność, lecz taka wolność, która przeżywana jest w prawdzie. A tą prawdą jest Jezus, Jego Ewangelia, której światło oświetla drogi naszego życia i ukazuje człowiecze powołanie jako zadanie tu i teraz, czyli w życiu doczesnym i tam za progiem wieczności. Taka jest dzisiaj katecheza naszej Matki, która zaprasza nas na drogę prawego życia bez żadnego kompromisu ze złem, ale w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Przybyłem dzisiaj tutaj, tak jak i Wy, jako pątnik pielgrzymujący do Matki, aby prosić przez jej wstawiennictwo: Boże, zachowaj nas od powietrza, wody, ognia i wody. Ustrzeż nas od nagłej, niespodziewanej śmierci. I do tej prośby zapraszam Ciebie, bracie i siostro, dołącz do mojej modlitwy i proś ze mną, aby ustały wszelkie baśnie i spory, i aby sercami ludzkimi rządził Chrystusowy pokój. Niech ta dzisiejsza uroczystość przypomni nam wszystkim, że warto przez Maryję i z Maryją iść do Jezusa. Niech to stulecie koronacji będzie nie tylko znakiem wdzięczności, ale stanie się znakiem naszego uczciwego chrześcijańskiego życia. To, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest znakiem opieki Maryi nad nami. Zatem niech nasza codzienność kiedyś okaże się znakiem naszej świętości, abyśmy nie zawstydzili Syna Bożego i Jego Matki Maryi. Dziękuję Ci, Matko Boska, Ludecka, za Twoją obecność wśród nas i za Twoją macierzyńską opiekę. Przyjmij ode mnie rękę jako moje wotum wdzięczności i nadal otaczaj nas swoją opieką.